Dzień dobry, wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Roguelike. Rogue Legacy 1. właściwie Rogue Legacy prostu, ale można powiedzieć jeden, żeby nie było. Żeby było dłuższy wstęp, nie? Żeby dłużej się to wymywało, to mówię jeden. Tak mówiąc zupełnie szczerze. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Powiem tak. Coś czuję, że może być lepiej. Może być. 2 PZ regenerujemy przy zabijaniu enemy. 2 PZ to jest... Powiem tak. Mogło być gorzej, bo mogliśmy nie regenerować w ogóle. Aha, to jest ten głupi obraz. No i bardzo... A, bo wiecie co... O! Ej, patrzcie, to nie jest ten obraz, to nie jest ten przeciwnik taki irytujący. Dobra. Okej. Okay. Ty, czemu ta kula się co? Czemu ta kula padła? Będziecie to widzieć na nagraniu, ja niestety nie zwróciłem uwagi na to. Co się stało z kulą? O, pyk. Charitia się to nazywa. Na polski. Pewnie byłoby po angielsku Charite. To ciekawe, że ta wersja, że ta gra jest po polsku, w sensie... Powiem tak, nie spodziewałem się. Jak odpalałem pierwszy raz Rogue Legacy 2, 1, 1, 1, to nie spodziewałem się, że on będzie po polsku. A tu jednak takie dziwko, a widzicie, nie, można. Tu jest przejście do lasu od razu. Powiem tak, zabiliśmy niby bossa, ale w sumie, po co komu tego lasu iść, no... Albo w sumie pójdziemy. Pójdziemy do lasu, bo tam, wbrew pozorom, wydaje mi się, czasami jest to prostsi przeciwnicy. Prostsi. Albo nie tyle, że przeciwnicy prostsi, są układ pomieszczeń prostszy. Tego trzeba właśnie rozwalić. Tu też pamiętałem, jak się rozwali go pod... Ło! Co? Ło, bez głowy koń. To jak się rozwali, jak kule są pod... O kurczę, słabo, że tu nie możemy wejść. What? Dostałem wrażenia czy co? Bo nie wiem w sumie. Dobra, idealnie. Zabiję go tylko po to, żeby dostać HP. Także git. A w sumie obu. Nawet. Tam było dwóch. Szkoda, że tu nie mogę wejść. Nie jestem dwarfem. Ale mogę tak po prostu ich chyba zabijać. Jeżeli mógłbym do nich podejść. Albo tak, o właśnie, też fajnie. Tylko po to tak naprawdę, żeby zdobyć HP. Także jest to git i tak pomysł. Oj, kurczę. Teraz, o właśnie, żeby było, żeby tak jak mówię, żeby było w jakimś suficie, ścianie, wiecie, w czymkolwiek. Aby ta kulka po prostu nie wychodziła. Super, ja dostałem damage, ale to prawie, to prawie. No powiem tak, zleczenie to już jest już miliard razy lepiej. Okej. Okay. mogę... Jak przeskoczę nad chłopem i go biję od pleców, to normalnie mu zadaje obrażenia, także tak też można robić. O, patrz, świetny Mikołaj tam z tyłu leci. Pamiętacie odcinek z Rogue Legacy 2? Santa Ware i tutaj jest Santa. Także no, nie ma where. Kurczę, ale tutaj... Pokój hardkorowy, ale skrzynka jest. Także no wiecie. Także z całym szacunkiem, ale skrzynki nie można zostawić. Uj, ale damage to otrzymany został tutaj. Ale wystarczyło tylko tak, o. Kilka razy zaatakować. Dobra. Nie zostało ich sporo. Pokonam ich bez umierania. Uda mi się na pewno, krytyk. Dobra, bardzo mało HP. O, mam troszeczkę golda całkiem. To jest troszeczkę, tak? Pis w dzienniku numer 3. Ten diabeł Haron zabrał wszystko, co miałem na swoją opłatę. Zwiedziłem nawet moje prywatne kufry. Moja żona i dzieci staną z niczym. Okej.
Mówi się sprawiedliwe, to sprawiedliwe, bo ze wszystkich, którzy weszli, nikt nie wrócił, ale ja to zmienię. Będę zwycięzcą. Nikt nie włada mieczem lepiej ode mnie, nawet wśród mojego rodzeństwa. Okej. Ciekawe. Ciekawe mi, jak będzie się łączyła fabuła z Rogue Legacy 2. Bo jak wiemy, Rogue Legacy 2 okazało się być prequelem tego. Czyli w rzeczywistości Rogue Legacy 2 działo się przed Rogue Legacy 1. 1. No i prawie nie otrzymałem obrażeń, ale oczywiście otrzymałem i zaraz umrę. No. Dobra. Może jakieś leczenie, coś tego. Jakieś hapsy. Okej, udało się. Ja many! Dobra. Jeszcze żyjemy. Uff. Daj jakieś jedzonko, 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 jedzonko. Zablokował się koń bardzo fajnie. Mogłem go dzięki temu rozwalić. Chociaż tyle. Dobra. Git. Od tego prawie umarłem. Coś tam widzieliście, że prawie padłem od tego konia. No, od tego już padłem, dobra. Bezgłowy koń. I tak całkiem nieźle poszło. Szelma, mag. Mag. Szelma, dobra. Karłowatość. To możemy jakieś rzeczy dodatkowe, fajne rzeczy odblokować. Ulepszenie maga. Czy to ma jakikolwiek sens? Możemy sobie kupić jakieś itemy. Krwawy pancerz by dał mi kolejny wampiryzm. Ale zdrowie by mi bardzo mocno zmniejszył. Mogę sobie zwiększyć damage. Strasznie to drogie wszystko jest teraz do ulepszenia. To trzeba chyba ulepszyć, co to jest? Licz. Na siebie. Chyba. Dobra. W takim razie zaraz przechodzimy do kolejnego podejścia. Dobra, mieliśmy takie małe, ludzkie cięcie, ale już wracamy. Gramy sobie dwarfem, w sensie. Jesteśmy po prostu mali, niscy, ale mamy szansę dzięki temu dostać się do pewnych zakamarków. Tak jak to było przed chwilą w lesie. Że tam normalnie było wejście tylko dla dwarfów, ale my nie mogliśmy. Co to jest w ogóle za pokój? Bez sensu ten pokój. Wyjątkowo taki. Wiecie, trzeba troszeczkę po. To nie jest pokój na mnie, po prostu. Bo jestem niecierpliwy. A ten pokój ewidentnie był taki, że mogę. Kurwa, ci ciężko trafia. Grając tym oto. A kolejny obraz. Dobra. Szelma nie ma żadnej specjalnej zdolności. Przynajmniej na razie. No cóż. Okej, obraz. Git. Skrzyneczka, bardzo fajnie. Nie pamiętam, czy w tej części były mimiki. Chyba też były, ale. Ale nie pamiętam. A jeżeli były, no to będą na pewno na wyższych piętrach, także tutaj. Rusza się? Czy się nie rusza? Halo? Nie rusza się obraz. Dobra, teraz obraz. To jest bezpieczny obraz, chociaż. Też tyle. W sumie nawet nieźle idzie tą szelmą na mniejszym tym, mniejszym. No wiecie. Że jesteś mali po prostu. Łatwiej się unika obrażeń. Jeżeli chodzi o trafienie przeciwników, to jest w miarę okej. Las. Ponownie. Okej. Tego wiecie, kiedy trzeba będzie rozwalić. Oj, tylko. Problem jest tylko taki. I zepsułem. Bo trafił się krytyk. To jest śmieszne, że możemy tak się cofać, bo to jest. Mikołaj, on działa na podstawie takiego, nie wiem, sprite'u? Czegoś w tym stylu. Okej. No. Czasami nie do końca działa to tak, jakbym chciał pod względem ataku.
Git. No powiem tak. To już jest jeden z tych, to już jest lepsze podejście niż poprzedni, pod względem chociażby grania. Golda nadal mam jakoś super dużo. Ale umiejętności są nieco wyższe. Tak generalnie. Dobra, patrzcie no. Patrzcie, nie otrzymałem tu obrażeń, bardzo fajnie zrobione zostało to. Tu jest wilk, no to faktycznie wilka, no to tam. To już nie moja wina, że otrzymałem od niego obrażenia teraz. Bo, że tak powiem, nie spodziewałem się, że tak wskoczy na mnie akurat. Tutaj pokój nie ma sensu. O! Po trojce co zapłaciłeś, to są puste, są puste. A dobra, dawaj mi to. No niestety. Szkoda. Straciliśmy 200 golda. Tutaj za małe mamy umiejętności, żeby tam chyba doskoczyć, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak generalnie tak sądzę. No, powiem tak. Jest lepiej na pewno. Nie doznaję żadnych obrażeń, aha. Dobra, nie. Nie chcę. Okej. Blaze Loxa. To oczywiście mogę... No. Aha, bo to jest po prostu przejście. Ja myślałem, że tego. Okej. Myślę, że to jest jakieś coś ważne, coś fajnego. Zamek Kamson. Las Abhalski. Zamek Kamson znowu. Ojej, nie. Wyjdź. Szybko. Musimy się stąd wydostać. Dobrze. Ale to jest dziwne połączenie tych krain, akurat tak się złożyło. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. Las Abhalski. To jest oczywiście mana. Tutaj jest hajs. Życie na razie nie zregenerowało nam to. Nic tutaj. Okej. Tu dużo można zdobyć hajsu. O właśnie. Pozbyliśmy się tych najbardziej irytujących magów. Jak on się nazywa? Furora. Okej. Furora. Oj. No nie wiem, czy ja chcę walczyć. W sumie. Okej. Było git. Krytycznie, no. Kurczę, no czasami tak, wiecie, ta postać nie do końca chce się obracać czasami. Nie walcz? Wow. O, to jest po skrzynkę, nie? Możemy spróbować, bo tu mamy żarcie, golda, bardzo dużo tu mamy, o. Ostry pancerz. Możemy spróbować nie walczyć. Dobra, łatwo. Pośpiech runa. Ja chcę po prostu spać i mieć spokój. Nawet nie chcę tam nawet próbować tak jakoś inteligentnie omijać. Po prostu chcę spać, mieć spokój i chcę przejść dalej gdzieś. Nie doznawaj obrażeń. No. Można, można. Aj, i tutaj widzicie, już źle kliknąłem, no i... No i nie odbiłem się i umarłem. Same paladyny się trafiają. Hipochondria, demencja. Ja nie wiem, co robią większość tych umiejętności, nie wiem, co robi. O! Git. Nic tutaj więcej się nie pojawiło, a czemu ja nie dostaję Astrinowi w ogóle?
To jest gorszy pancerz. Ostry jest gorszy. Tutaj bym mógł set. No, to jest fajne. Większa to bazowa, mam szybkość ruchu. To jest git. No dobra, lecimy dalej. Here we go again. Budowanie zamku oczywiście. Tak myślę, że może przydałoby się powoli próbować tego drugiego bossa już trzasnąć, chociaż jeszcze go nie widzieliśmy. Pomimo, że go nie widziałem jeszcze. Coś takiego, coś ty dziwnie się... Aha, ja chyba dostałem obrażenia, a jednocześnie się wyleczyłem. A nie, a po prostu... To jest hipochondria, okej. On myśli, że jak dostaje damage, to dostaje go dużo więcej. Ej, to fajne. Podoba mi się. Wiecie, co chciałem teraz zrobić? To za Rogue Legacy 2, czyli po prostu zrobić spin kicka. Ale to tak nie działa. Oj. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Szybka przebieżka. O nie! Mogę zostawić to na później. What? Jaki gigantyczne oko. Hit the target. Okej, 5 toporów mamy. Dobra. I tu jeszcze jakbym tak jakoś fajnie trafił. No. Ładnie, 430 golda zdobyliśmy. Bardzo fajnie. Oj, trzymałem. Blokada, ale nie wystarczyło to. No, ale to jest irytujące to oko. Dobra, plonki. He? Prawda, musiałem mieć dwa skoki, żeby dosięgnąć tą skrzynkę, ale słabo. Daj dwa razy golda. I fajnie. Nie potrzebuję na razie nic odblokowywać, jak chcę golda, żeby mieć później co kupić. Okej, fajnie. Czekaj, czy będzie się dało kupić jakieś multiplikatory na naszego golda. Czy ja mogę stać tutaj na tym? Mogę. Bardzo fajnie. Jest tak zrobione, żeby dało się na czym stać. Pyk. Jeszcze mogę robić też takie coś. No. Mogę robić. Dobra. Pójdźmy sobie może w prawo. Okej, git. Dobrze, że te kuleczki często lecą tylko... Czemu to padło? Przepraszam bardzo. Nie rozumiem. Wow, na strzał go zdjąłem. To jest fajne, to fajnie. Okej. No dobra, idzie całkiem fajnie. Mam już bardzo dużo golda. Okej. Oj. Blaze Lock. Powinien jeszcze, mając tą hipochondrię, powinien jeszcze nie widzieć swojego stanu zdrowia. Albo mieć go na przykład na minusie cały czas. Że zawsze jestem ranny, nie? Tak coś powinno być. A już troszkę poszli tak, wiecie, żeby
też graczom było prościej, to nie robili zaś tak, żeby w ogóle było ciężko ogarnąć zdrowie, żeby nieco prościej po prostu. No i teraz sobie poszedł do tej kapliczki, co tam była, wyleczył całe swoje zdrowie, a nie jak tam czy wyleczył chyba tylko 20 HP czy coś w tym stylu. Dobra, git. Okej, okay, tego. Skoczył w to. Ciekawe. Dobra. Dużo, dużo teraz goldzika dostaliśmy. Dużo też damage zadaliśmy ogólnie. Mam bardzo mało HP, więc trzeba ostrożnie podchodzić do wszystkiego teraz. No i kurczę, jak się skacze, to od razu się odpala. Nie da się tam stanąć po prostu. Słabo strasznie. Jest Hokage. Jest jakiś lepszy Hokage? Nie, Palady, dobra. Patrz teraz ten damage. Patrz ten damage zaraz. Liczę sobie chyba dokujemy też. I licz się zmienia w... Lich King, o, Lich King. Nic odokładać nie możemy raczej. Szaty też nie. A szatę możemy. Nie mogę jej teraz założyć, ale odblokować ją możemy. Warto odblokować, kiedy i tak byśmy ten gold stracili, także wiecie. Castle Hamson. Dobra. Na strzała wszystkich będzie bił. No, tylko... moja ostrożność grając... Hokage to jest jednak... No nie. Taki pokój. Mam mojego... ulubioną moją postać i dostaję taki pokój. Taki pokój. Taki pokój dostaję. Coś jest nie tak. O, dobrze. Ja nie mogę go trafić, bo jestem za mały. No ej, bez kitu. Dobra. Mam już 5 HP. Nie wierzę po prostu, co to było. To był taki bezsens. Liczka. Nakarm się śmiercią, zdobądź wieczne życie każdego zabitego. Okej. Okay. Nie wierzę, liczka. Co to w ogóle było? Czemu licz ma tak mało HP? Ja rozumiem, że licz się będzie leczył, ale bez przesady. Minus 30 zdrowia przy czymś takim. To byłoby samobójstwo. Ile potrzebuję na ulepszenie na HP? 580. Ja w ogóle nie zdobywam golda. Ja w ogóle nie zdobywam golda, wiecie o co chodzi. To jest taki syf po prostu, że ja nie zdobyłem hajsu. O, i znowu mamy ten... Ile będę się leczył? To jest pytanie, na które wszyscy chcemy znać odpowiedź. Ile? A kurde, nie wiem. Nie wiem, bo umarł se. No 4 się leczymy z licza. Czyli w sumie... No jest okej, no jest okej. Lepsze to niż nic. Pyk. O, krytyk nawet wszedł, ciekawe. No patrzcie. Nie gramy Hokage. Ty, bo ja... No tak, Lich dostaje max HP za zabitego przeciwnika każdego. Ja za każdego dostaję max HP. No... Dobra. To Lich to jest jednak potężny. Potężna klasa. Ciekawi mnie jeszcze, co robi Lich King.
Dlatego Hokage się potrafił teleportować, o tym zapomniałem w ogóle. Że Hokage przecież potrafił się teleportować. Dobra. Fajnie. No. Już wlatuje we mnie taki. No. Kurczę. No co to jest? No ja nie mogę, tak by dobrze szło. Teraz dałem takie, taką serię idiotycznych obrażeń. Dobra. Padaj. Jeszcze mam szansę się wyleczyć, jeszcze mam szansę jakąś. Dobra. A przy okazji, ile mam mocy według tego? 30, czyli moc bezpośrednio odzwierciedla nasz damage. Nie zginął na strzała. Czuję się oszukany, znaczy na dwa strzały nie zginął, ale czuję się oszukany teraz. Bardzo. No i kurczę, fajny licz jest. No ja nie mogę, to jest trudne. Jeszcze raz, Hokage. What? Jak działa teleportacja? Co to jest? What? What is that? Czekaj, działa ta teleportacja, ale idziemy wyjątkowo źle. Ale Hokage jaki szybki. No. Co się dzieje w ogóle? Okej. Dobra. Jakoś się udało. Może być. No. Wydumwa się. To za manę kosztuje, co? Tak, ale nie dużo. Nie mogę przez ścianę się teleportować. Dobrze wiedzieć. Nawet bardzo dobrze wiedzieć, że, nie, że przez ścianę nie mogę się teleportować. No i pokonaj wszystkich wrogów. No to jednego mogę pokonać co najwyżej. Okej. Okay. Tutaj mam innych oszukiwaczy, są strasznie niedokładne. Jakby opisał zupełnie inny zamek, może to miejsce schodzi na... A nie, potem oczywiście się przesuwają. Okej, okay, to jakiś kop faktycznie zaczął się gubić. W tym oto zamku. Oj, co ty robisz? No jak to, jak to miałem zrobić? Botka. Dobra. Powiem tak. Mapa na to byłoby na tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć!